Witam ponownie. Tematem dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywali zadania z pola elektrycznego, a tak naprawdę głównym celem będzie oswojenie się z tymi wzorami, które się nagle tak pojawiły na lekcji poprzedniej poprzez porównanie pola grawitacyjnego i pola elektrycznego. Dlatego dzisiaj dość dużo będziecie liczyli. Na początku ja będę liczył, a potem wy w trzech zadaniach rozwiążecie te zadania bardzo podobne, czyli obliczycie te same wielkości, które ja będę obliczał w pierwszych dwóch zadaniach. Więc przejdźmy do rzeczy. Temat pole elektryczne, rozwiązywanie zadań. Teraz na rysunku zaznaczono położenia ładunków Q1 równa się 4 kulomby i Q2 równa się minus 3 kulomby oraz punktu A. Oblicz i teraz właśnie we wszystkich tych zadaniach, które ja wykonam i które wy wykonacie te same polecenia. Oblicz siłę elektryczną, jaką działają na siebie te ładunki, potem energię potencjalną ich oddziaływania, potem natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny w tym punkcie A, który jest tam zaznaczony. No i przechodzimy do rysunku. Ja na rysunku wam narysuję zawsze dwa ładunki i oznaczę jakie mają znaki te ładunki, czyli to jest ładunek pierwszy, ładunek drugi i punkt A, w którym będziemy szukali natężenia pola elektrycznego i potencjału elektrycznego. I właściwie tym głównym celem tej lekcji jest przyswojenie, znaczy nauczenie się tych wzorów oczywiście, ale również, żeby nie mylić się, kiedy do tych wzorów stawiamy wartości bezwzględne, a kiedy wartości algebraiczne z uwzględnieniem znaku ładunku. Więc tu najczęstsze błędy są właśnie przy tym, bo w tych wzorach, które tam pisałem w tej tabelce, które zaraz będziemy pokazywać, co chwilę będziemy wracać do tej tabelki. Tam nie pisałem, czy coś jest wartością bezwzględną, czy wartością algebraiczną, czy z uwzględnieniem znaku ładunku, tylko tam się pojawiał po prostu Q1 i Q2 i trzeba było wiedzieć, czy to jest wartość bezwzględna, czy też wartość algebraiczna, czyli z uwzględnieniem tego znaku. Tu wyjątkowo będę właśnie pisał, kiedy mamy do czynienia z wartością bezwzględną, a kiedy z wartością tą algebraiczną, ale potem pamiętajcie, że raczej w przyszłości będzie po prostu Q1 lub Q2 albo Q1 razy Q2 i trzeba będzie wiedzieć, w którym wzorze są to wartości bezwzględne, a w którym uwzględniamy znaki ładunków. Znaczy to może ja już powiem, żebyśmy się na tym się skupili. Przy sile elektrycznej, przy natężeniu pola elektrycznego, przy sile elektrycznej i natężeniu we wzorach występują wartości bezwzględne ładunków. Bo natężenie to jest wartość wektora, więc wartość dodatnia i siła to jest też wartość wektora, więc wartość dodatnia. Natomiast w przypadku energii potencjalnej i potencjału elektrycznego w tych wzorach, gdzie występują ładunki, to są wartości algebraiczne, czyli tam trzeba wstawiać ładunek razem z właściwym znakiem ładunku. No zaraz tu będziemy się szybko oswoimy. I teraz tak. Mamy dwa ładunki, Q1 i Q2. No, wypiszmy dane oczywiście, wartość ładunku pierwszego, drugiego i te odległości. R1 to jest akurat od ładunku pierwszego do punktu A, R2 w tym przypadku od ładunku drugiego do punktu A. I znamy jeszcze oczywiście stałą K, 9 razy 10 do 9 i jednostka Newton razy metr kwadrat przez kulomb do kwadratu. No i rozwiązujemy. Więc próbujemy obliczyć najpierw siłę, jaką działają na siebie te dwa ładunki. Q1 i Q2. No to są ładunki różnego znaku, więc się przyciągają. Więc te siły możemy oznaczyć jako F1,2 i F2,1. Znaczy pierwsza liczba mówi, co działa siłą, a druga na co działa siłą. Czyli pierwszy działa na drugi. A tu jest F2,1, czyli drugi działa na pierwszy. No i teraz wzór na siłę. No to przypominamy sobie wzór na siłę elektryczną dla ładunków punktowych, no to jest stała K razy Q1 razy Q2 przez R kwadrat i trzeba wiedzieć, czym jest to R. R w tym wzorze jest odległością między tymi punktowymi ładunkami, tak? Czyli R to jest odległość między tymi ładunkami.
stała kawa, jej wartość jest podana, tak? Czyli to, tu, są warto, tu występują wartości bezwzględne, czyli tu nie uwzględniamy znaku ładunku. No to w takim razie mamy wzór K, tu napiszę te wartości bezwzględne tych ładunków, przez odległość między tymi dwoma ładunkami, u nas ta odległość to jest R1 plus R2. Tak? Trzeba zobaczyć właśnie, czasami ta odległość się wyraża nie jedną literką, a może czasami to suma właśnie, w tym przypadku suma. No i cała reszta sprowadza się do wstawienia, czyli tu stałą K wstawiłem, potem te ładunki, już znak ładunku nie uwzględniłem, odległości R1 i R2, to tu są wartości podane, więc 2 metry, 4 metry. I to do kwadratu, ponoszczę będzie 6 metrów do kwadratu, czy 36 metrów do kwadratu. Tu jest 4 razy 3, 12, 12, 9, 36 się skróci, zostanie tu 4 w mianowniku, 12, 12 przez 4 to jest 3, jeszcze zostanie to 10 do 9, teraz jednostki. Metr kwadrat się tu kulomb razy kulomb skróci się z kulombem kwadrat i potem ten z mianownika metr kwadrat się skróci z tym metrem kwadrat, zostanie newton, czyli 3 razy 10 do 9 newtona. No teraz kolejną wielkość, którą obliczamy, to jest natężenie pola elektrycznego w tym w jakimś tam punkcie, w tym przypadku w punkcie A. No to tu już no musimy wrócić do natężenia. To było natężenie. W polu centralnym to już tu jest. O, natężenie w polu centralnym. To jest był punkt, to był punkt czwarty. O, to jest pole centralne, czy wytworzone przez ładunek punktowy. Punktowy był rysunek. Rysunek to jest w punkcie jakimś, to natężenie próbowaliśmy obliczyć. Wektor natężenia jest skierowany zgodnie z siłą, jaka działałaby na ładunek dodatni, próbny, umieszczony w danym punkcie pola. Czy zawsze umieszczamy, pytając się o kierunek i zwrot wektora natężenia, zawsze umieszczamy w danym punkcie dodatni ładunek próbny. I natężenie jest tak skierowane, jak siła elektryczna, która działałaby na ten ładunek umieszczony w tym punkcie pola. Zawsze ładunek dodatni umieszczamy i pytamy się, czy jak ktoś pyta się, jak jest skierowany wektor natężenia pola elektrycznego w danym punkcie, to my w tym punkcie umieszczamy ładunek dodatni próbny, czy jakiś mały i zmieniamy to pytanie na inne. W którą stronę działałaby siła elektryczna na ten ładunek? I tak samo skierowany jest wektor natężenia. Czyli jak dodatni ładunek wytwarza pole, no i tu umieścimy dodatni, to będzie on odpychany, czyli to natężenie jest tu na zewnątrz skierowane, a gdyby tu był w środku ładunek ujemny, to i umieszczamy też do badania pola zawsze ładunek dodatni, on byłby przyciągany, czy natężenie byłoby skierowane w kierunku tego ładunku. Czyli natężenie zależy od tego, jego kierunek i zwrot zależy od tego, jaki to jest ładunek. A wartość obliczyliśmy w kolejnym punkcie, o tu obliczyliśmy, czyli to jest dla pola centralnego, to jest K razy ładunek wytwarzający to pole i to jest wartość bezwzględna ładunku w tym przypadku. Bo tu siłę wstawiliśmy elektryczną, to też w tej sile nie było wartości, były wartości bezwzględne, więc to jest też wartość bezwzględna, przez odległość tego punktu od tego ładunku, do kwadratu oczywiście podniesiona. Więc wzór już mamy, w takim razie wracamy tu, czyli i teraz gdyby tylko tu ładunek dodatni był, to w punkcie A byśmy określili wektor natężenia, jego kierunek i zwrot, umieszczając w tym punkcie dodatni ładunek próbny, on byłby przez ten ładunek odpychany, więc natężenie pochodzące od tego ładunku pierwszego byłoby skierowane w prawą stronę, czyli to byłby R1. A teraz, gdyby tylko był ładunek ten ujemny, to w punkcie A natężenie byłoby skierowane, no właśnie zobaczymy jak, to też byśmy tu umieścili tu ładunek dodatni próbny, on byłby przez ten ładunek przyciągany, więc natężenie pochodzące w tym punkcie od ładunku tego drugiego byłoby skierowane też w tę samą stronę, co to pierwsze okazuje się. I teraz, co wiemy o natężeniu w danym punkcie? Natężenie w danym punkcie jest sumą wektorową natężeń pochodzących od poszczególnych źródeł. W tym przypadku źródłami są te dwa ładunki, czyli i te natężenia są tak samo skierowane, to sumujemy te dwa wektory. Akurat w przypadku, jak te wektory są tak samo skierowane i mają taki sam kierunek, to suma takich wektorów daje wektor skierowany też w prawą stronę o wartości równej sumie wartości tych natężeń. W takim razie
obliczamy to natężenie, sumując wartości natężenia pochodzącego w danym punkcie od pierwszego ładunku i drugiego. No i wzory na natężenie, to pokazałem wcześniej, to jest K razy wartość bezwzględna ładunku przez odległość danego punktu od tego ładunku. Czyli w tym przypadku odległością będzie to R1 do kwadratu oczywiście. I podobnie dodajemy, bo się są tak samo skierowane, więc dodajemy te wektory, więc to jest plus. I też K, wartość bezwzględna ładunku przez odległość tego ładunku od tego punktu, od tego drugiego ładunku, czyli do kwadratu oczywiście. I dalej już czysta matematyka. Ja to K wyłączyłem przed nawias od razu, więc wyłączyłem przed nawias to K i w nawiasie zostało mi to Q1 przez R1 kwadrat, Q2 przez R2 kwadrat. To wstawiłem, tuż podniosłem do kwadratu, to żeby szybciej było. Potem wspólny mianownik to będzie 16, więc jak tu zrobimy 16, gdzie to ja patrzę? Znaczy, właśnie, jak gdyby 16, ale tu można byłoby skrócić, właśnie skrócić, to byłoby po prostu 1, czyli tu będzie 16, wtedy 16 plus 3 to jest 19 szesnastych, tak? I 19 szesnastych. No 19 szesnastych i tu się kulą przez metr kwadrat. No i dalej matematyka, no jak 9 razy 19 przez 16, to wychodzi około 10,7. Zostaje jeszcze 10 do 9 jednostki, to jest metr kwadrat, skraca się z metrem kwadrat. Kwadrat przy kulombie z kulombem się skraca, zostaje nam tylko newton przez kulomb i taka jest właśnie jednostka natężenia. I kolejna wielkość, energia potencjalna. No to znowu musimy przypomnieć sobie wzór na energię potencjalną w polu centralnym z tej naszej wielkiej tabelki. Szukam i już jestem blisko. Potencjał, energia, bo daleko jestem, gdzie tu mam. O, jest energia potencjalna. O, już mamy tu. Punkt 11, energia potencjalna w polu centralnym. I tu ten wzór jest wyprowadzony, czyli energia potencjalna to jest K. Tutaj było Q duże, Q małe, ale to może być Q1, Q2, bo to nie ma znaczenia. Tam akurat zwykle przesuwaliśmy ładunek mniejszy w polu elektrycznym, wytwarzamy przez ładunek większy, a jak są to ładunki o podobnej wielkości, podobnego rzędu, to piszemy raczej Q1, Q2, czy będzie K, Q1 razy Q2 przez L. Ale uwaga, już w tym wzorze na energię potencjalną, te ładunki, które tu wstawiamy, to są wartościami algebraicznymi, czyli z uwzględnieniem znaku ładunku. Czyli tu nie są wartości bezwzględne, tylko wartości algebraiczne. Więc to, czy ta energia potencjalna jest dodatnia czy ujemna, to jeszcze nie wynika z tego wzoru, bo to zależy, jakie są ładunki. Jeżeli dwa są dodatnie, to całość będzie dodatnia. Jeżeli dwa są ujemne, też będzie wynik dodatni. Jak jeden dodatni, drugi ujemny, to wyjdzie nam ujemna wartość tej energii potencjalnej. Czyli K razy Q1 razy Q2 przez L, pomijając właśnie to oznaczenie Q duże i Q małe, sami sylabując je Q1 i Q2. No to w takim razie patrzymy, gdzie to jest, tu jest energia potencjalna, czyli K. I teraz to jest energia potencjalna oddziaływania tych dwóch ładunków, czyli ich wspólna energia to jest. To nie mówimy, że jest że jeden ładunek ma energię potencjalną, albo że drugi, bo to jest ich wspólna energia potencjalna. Mówimy, że to jest energia potencjalna oddziaływania między nimi. No więc to jest K, iloczyn ładunków przez odległość między nimi. Trzeba zobaczyć, jak tu się wyraża ta odległość przez te nasze dane. Odległość między tymi ładunkami to jest ta odległość plus ta odległość, czyli będzie R1 plus R2. I tu jest, patrzymy, w pierwszej potencji jest mianownik. Właśnie te wzory są wzór na energię potencjalną i na siłę jest te wzory są podobne. To jest też K, Q1, Q2. Przez R, w jednym przypadku jest przez R, a w jednym przez R kwadrat. Także licznik jest taki sam, ale w mianowniku jest przy energii potencjalnej, w pierwszej potencji jest ta odległość. No i dalej jest to wstawienie tego do wzoru. Ale tu uwaga, wstawiamy już w miejsce tego ładunku Q2, czyli minus 3 kulomby, wstawiamy właśnie tą wartość z uwzględnieniem znaku. Czyli to stała K, ładunek pierwszy, ładunek drugi i te dwie odległości. No i dalej proste przekształcenia, to będzie 6 metrów, tak? 6 metrów i 4,
4 razy 9, 36, przez 6 to wyjdzie 6, 6 razy 3, 18, jeszcze minus na początek wyjdzie, więc minus 18, to 10 do 9 zostaje, jednostki teraz sprawdzamy, ten metr się skróci tu z kwadratem zostaje, no kulomb kwadrat się skróci, tu też z kulombem kwadrat z tych ilocznym powstanie, a Newton razy metr nam został, to jest inaczej joule. Czyli 18 razy 10 do 9 joule. I tu pamiętamy, że przy energii potencjalnej te ładunki, które tu wstawiamy, to są wartości algebraiczne z uwzględnieniem znaku ładunku, a w mianowniku występuje odległość między tymi ładunkami. Trzeba sobie zobaczyć, jaka jest odległość między tymi ładunkami. Czasami się wyraża jedną literką, czasami jest to suma tych dwóch odległości w tych przykładach. No i teraz już natężenie było, teraz potencjał elektryczny w punkcie A. Bo można opisać pole elektryczne, podając w każdym punkcie wektory natężenia, wektory natężenia pola elektrycznego, ale można również równoważny opis pola elektrycznego możemy sporządzić, podając w każdym punkcie wartość potencjału. I teraz trzeba pamiętać, że natężenia to są wielkości wektorowe, a potencjał elektryczny jest to wielkość skalarna. I też i można właśnie, czy podając pewne liczby, no bo potencjał to są liczby tam z jednostką, podając pewne liczby dla każdego punktu, można opisać w całkowicie pole elektryczne i również to samo można zrobić, podając w każdym punkcie natężenia pole elektryczne, czy wektory natężenia, ich kierunki zwrotu i wartości. I jeden opis i drugi są to opisy równoważne. I trzeba potem musieli nauczyć się, szczególnie w tych prostszych przykładach w polu jednorodnym, czy w takim, w którym w każdym punkcie, znaczy na umieszczonym taki sam ładunek działa taka sama siła i tak samo jest skierowana, to trzeba umieć tłumaczyć, jak gdyby, czy ten opis przedstawiony poprzez potencjały na opis poprzez natężenia i tak samo i odwrotnie. Z opisu poprzez wektory natężenia trzeba umieć przejść do opisu poprzez potencjały. No i teraz właśnie i potencjał jest wielkością skalarną, czyli liczbą z jednostką tylko, i potencjał w danym punkcie jest sumą algebraiczną potencjałów pochodzących od poszczególnych źródeł. Czyli tu to nie jest wielkość wektorów, więc w sposób dodajemy potencjały. Bo potencjał nie ma kierunku i zwrotu, więc tam nie ma problemu, czy kierunek jest w jedną stronę, czy w drugą stronę, bo nie ma w ogóle potencjału, nie jest wielkością wektorową. Sumujemy, ale te potencjały mogą być ujemne. I teraz przypominamy sobie wzór na potencjał, no to też do tabelki przychodzimy. I tu jest ten punkt, który tu będzie, ostatni, 11 punkt, potencjał elektryczny i to w polu centralnym, w 13 punkt. I wzór jest K razy ładunek, który wytwarza to pole przez odległość danego punktu od tego ładunku. I ten, ponieważ ten wzór się pojawił ze wzoru na energię potencjalną, z tego co wcześniej już znaliśmy, czy ze wzoru na energię potencjalną, z tego wzoru, o tu wstawialiśmy tu energię potencjalną, pojawił się wzór na potencjał, czyli to Q, które było we wzorze na energię potencjalną, to jest wartość algebraiczna, czyli uwzględniająca znak ładunku. Więc również w tym wzorze to Q jest dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, czy ładunek, który wytwarza pole, jest dodatnie czy ujemny. Więc tu znowu, tu nie ma wartości bezwzględnej, tylko wartość algebraiczna, a to R jest odległością danego punktu od tego ładunku. No to w takim razie mamy... czyli wzór na potencjał jest K, ładunek przez odległość punktu od tego ładunku, no to patrzymy teraz, odległość punktu A od ładunku pierwszego to jest R1, więc dlatego tu dzielimy przez R1 i teraz plus K, ładunek ten drugi, już z uwzględnieniem znaku oczywiście, przez odległość tego ładunku, tego punktu A od ładunku drugiego, u nas to jest R2. Czy przez R2. Przez R2 będzie to, tu mam R2. I oczywiście też K i K jest, więc ja wyłączę to K przed nawias. W nawiasie zostaną takie wyrażenia. Wstawiamy wartości. Ponieważ to Q2 jest równe minus 3 kulomby, to już ten minus to wyłączę, no ja przesuwam, nie trafiam. Ten minus, który tu się pojawi, ja wyłączę tu przed cały ten ułamek. No i wspólny mianownik tu będzie 4, jak tu zrobimy czwórkę, to tu ósemka się pojawi, 8 minus 3 to jest 5, czyli 5 kulombów przez 4 metry,
5 kulombów przez 4 metry. Skraca się metr z kwadratem, kwadrat z kulomba przez kulombem, staje newton razy metr, metr przez kulomb, a newton razy metr to jest nic innego, tylko joule, a joule przez kulomb to jest właśnie volt. Tam z definicji jeszcze potencjału. Mamy w tabelce to również. No i a wartości liczbowe, no to 9 razy 5 to jest 45 przez 4, jak podzielimy to jest 11,25, jeszcze od 10 do 9 zostaje i jednostka to jest volt, czyli tyle voltów. No i właśnie takie trzy przykłady będziecie musieli zrobić, a jeszcze tylko jeden wykonam przykład. I teraz zadanie drugie właśnie, oblicz te same wielkości dla układu, dla układu przedstawionego na poniższym rysunku. Dla układu przedstawionego powinno być na poniższym rysunku. No i teraz mamy tak. Ładunek ujemny Q1 o wartości minus 2 kulombów, ładunek dodatni Q2 plus 3 kulomby i teraz punkt A znajduje się teraz tu na zewnątrz, z lewej strony. Dane to zaraz wypiszemy, tam jest na drugiej stronie. Ale jeszcze zanim te dane wypiszemy, to jeszcze narysujmy te siły, więc teraz patrzymy, te ładunki są przeciwnego znaku, więc one się będą przyciągały, więc siła będzie F2,1, F1,2 i te siły działają w tym samym kierunku, ponieważ się przyciągają te ładunki. I teraz w punkcie A, jak natężenia będą skierowane? Gdyby tylko istniał ładunek ten Q1, ujemny, no to jak byłoby skierowane natężenie pola elektrycznego w tym punkcie? No to zamieniamy to pytanie na inne. Jak byłaby skierowana siła elektryczna działająca na umieszczony w tym punkcie dodatni ładunek próbny? Zawsze umieszczamy dodatni ładunek. Dodatni ładunek umieszczamy, on przez ujemny będzie przyciągany, czy natężenie pochodzące od ładunku pierwszego będzie skierowane w prawą stronę, w kierunku tego ładunku. A teraz, jakie byłoby natężenie w punkcie A, gdyby tylko istniał ładunek Q2? No to Q2 jest dodatni, umieszczamy tu do badania pola ładunek próbny dodatni i teraz ten dodatni ładunek, który tu byśmy umieścili, byłby przez ten ładunek co odpychany, czyli w drugą stronę, czyli natężenie pola pochodzące w punkcie A od ładunku Q2 byłoby skierowane w lewą stronę. No i teraz mamy dwa wektory natężeń pochodzące od dwóch źródeł, a natężenie w danym punkcie będzie sumą wektorową tych natężeń. No, tu nie obliczyliśmy wartości E1 i E2, więc nie wiemy, który z tych wektorów jest dłuższy. Ja tu akurat nazywam ten dłuższy, to tak przypadkiem, wcale nie wiem tego. Chciałem uniknąć rysowania o tej samej długości wektorów, bo wcale tak nie musi być. Więc nie wiemy, który wektor ma większą wartość, ale wiemy, że suma tych wektorów da nam wektor skierowany zgodnie z tym wektorem, który jest dłuższy, który ma większą wartość. Czyli żeby obliczyć wartość tego wektora, który powstanie z ich sumy, to trzeba będzie odejmować wartości tych wektorów i wziąć wartość bezwzględną. Wtedy niezależnie od tego, który ma większą wartość, to uzyskamy i tak długość tego wektora, który powstanie z ich sumowania. Znaczy można to zrobić inaczej, można obliczyć po prostu wartość E1 i E2 osobno, zobaczyć, który ma większą wartość i odjąć od tego o większej wartości wektora o mniejszej wartości, tak? Ale my nie wiemy i chcemy jednym wzorem to obliczyć. No to w takim razie już przechodzimy do zadania tego drugiego. Ja już to pokażę, żeby ten rysunek tu był widoczny. Tak, niech będzie. O, jest lepiej. Jeszcze odsunę, żeby było to widoczne. Jest. I teraz wypiszmy dane. Q1 minus 2 kulomby, Q2 plus 3 kulomby, odległość R1 2 metry, R to jest będzie odległość między tymi ładunkami, to jest u nas R teraz, to jest ile tam metrów? 3, ja spojrzę tam 3 metry, tak? Już słabo widzę. 3 metry, stała K 9 razy 10 do 9 newton razy metr kwadrat przez kulomb do kwadratu. No i po kolei te same polecenia. Obliczamy siłę. No to wzorze na siłę występują wartości bezwzględne, więc K iloczą ładunków przez odległość między nimi do kwadratu. Odległość między nimi to jest teraz R po prostu do kwadratu. Wstawiamy wartości liczbowe.
I po prostu tu będzie akurat 9, 9 z 9 się skróci, zostanie tylko 2 razy 6, 3 to jest 6 i jeszcze 10 do 9, kulomby kwadrat się skróci, tu kulomb bez kulomby będzie kulomb kwadrat, skróci się z tym, tu metr kwadrat skróci się z metrem kwadrat, zostanie newton. I to dość proste. No teraz natężenie pola, no to wiemy, że są przeciwnie skierowane, więc nie wiemy, która wartość się zwiększa chwilowo, więc odejmujemy od siebie wartość tych natężeń i bierzemy wartość bezwzględną, żeby uniknąć ewentualnego minusa. No to wstawiamy wzory. Do wzoru natężenie w polu centralnym wstawiamy wartość bezwzględną ładunków. Odległość, właśnie dobrze, i teraz jaka odległość będzie we wzorze na E1? Na E1, no to jest odległość od ładunku pierwszego do punktu A, czyli to jest u nas R1, czyli w mianowniku to jest R1 do kwadratu. A jaka będzie odległość we wzorze na E2? To jest od ładunku drugiego do punktu A, to jest to R plus R1, albo R1 plus R, R1 plus R do kwadratu oczywiście. Trzeba zobaczyć, jaka jest odległość od punktu A do jednego ładunku, to jest to R1, i odległość od punktu A do drugiego ładunku, to jest R1 plus R2. I dalej, to jest czysta matematyka, to K wyłączyłem, to jest dodatnie, wyłączyłem przed nawet wartość bezwzględną i wstawiłem teraz te wartości tu. Wspól potem podniosłem do kwadratu podniosłem, tylko tu podniosłem do kwadratu i już skróciłem z tą dwójką, tak? I wspólny mianownik to będzie 50, dodałem dwa ułamki, wymnożyłem, mam nadzieję, że się nie pomyliłem tu i wyszło tyle. Znaczy jednostki jeszcze, no metr kwadrat się skróci z metrem kwadrat, kulomb się skróci z kwadratem, to będzie newton przez kulomb i to jest właśnie jednostka natężenia pola elektrycznego. Czy tu pamiętamy, żeby wziąć właściwie odległości, że tu musi być odległość od punktu A do tego ładunku, albo od punktu A do tego pierwszego. Trzeba zobaczyć, jakie są oznaczone na rysunku. I wartości bezwzględne, jeżeli chodzi o ładunki. Jak są przeciwnie skierowane, to musimy odjąć wartość od siebie, wziąć wartość bezwzględną. I teraz energia potencjalna. No to pamiętamy wzór już, tu wartości algebraiczne wstawiamy, więc wszystko jest jeden wzór. Teraz w mianowniku występuje odległość między ładunkami. Spójrzmy, u nas odległość między ładunkami, to jest odtąd dotąd, to jest u nas R. Więc w mianowniku jest po prostu w tym przypadku R. Wstawiamy wartości algebraiczne ładunków, więc z uwzględnieniem znaku. I dalej wymnażamy, no to jest dość prosto, wychodzi trójka z trójką się skróci, 2 razy 9 to jest 18, 6 razy 10 do 9, ten minus wychodzi na początek jednostki, kulomb się skróci z kwadratem, ten metr się skróci z kwadratem, zostanie newton razy metr. Znaczy, przepraszam, kulomb razy kulomb to będzie kulomb do kwadratu, skróci się z tym kulomb do kwadratu, metr się skróci z kwadratem, tu będzie newton razy metr, a newton razy metr to jest nic innego, tylko joule. No i ostatnie już, to co ja jeszcze muszę zrobić, więc potencjał w punkcie A obliczamy, no to potencjał jest wielkością skalarną, po prostu potencjał w danym punkcie jest sumą algebraiczną potencjału pochodzących od poszczególnych źródeł. Wzory na potencjał już znamy. Teraz te promienie w mianowniku to jest odległość danego punktu od ładunku pierwszego lub ładunku drugiego. No to punkt A od ładunku pierwszego jest oddalony o 2 metry, czy o R1, a punkt A od ładunku drugiego jest oddalony o R1 plus R. I dlatego w tym wzorze na V2 jest w mianowniku R plus R2, ponieważ R plus R1, R plus R1, bo patrzę tu w okienko kamery i tam nie widzę, czy to jest R1 czy R2, więc R plus R1 i cały też K jest tu i tu, więc K wyłączę przed nawias tu w miejsce Q1, tu wartości, pamiętajmy, że do potencjału wstawiamy wartości algebraiczne, czy z uwzględnieniem znaku, więc tu jest minus 2 kulomby, 3 kulomby, te odległości, już tu sumowałem te odległości, to R1 plus R. No mógłbym skrócić, ale już nawet nie skracałem, wspólnie mianowik 10 wziąłem. Okazało się, że tu wychodzi nam różnica ujemna w liczniku, nie boimy się tego. I tu teraz wychodzi minus 3,6 i teraz jednostkę sprawdzimy, więc
ten kulon z licznika skróci się, no właśnie ten kulon skrócił się z kwadratem, metr się skrócił to z metrem, a newton razy metr to jest joule, joule przez kulon, a joule przez kulon to jest nic innego, tylko volt. I to jest wszystko, co ja zrobiłem. A teraz, żebyście nie odpoczywali, teraz macie tu trzy kolejne zadanie, to jest polecenie. Wykonaj takie same obliczenia dla trzech kolejnych układów. I pokażę, żeby to było wszystko widoczne. Nie wiem, czy jest widoczne. Chyba jest teraz wszystko na... O, jeden, żeby to się wszystkie rysunki... O, zmieściły się wszystkie rysunki na jednym. I macie trzy zadania. Żmudne działanie, czyli w sumie 12 wielkości macie obliczyć. Zgodnie z tym schematem i po takiej lekcji po prostu już żadnych kłopotów nie będzie z tym, kiedy co wstawiamy, jakie odległości tam bierzemy, jakie są wzory. Może i nudne to będzie, ale utrwalenie jest konieczne. Także proszę obliczyć teraz, wykonać te same polecenia dla takich układów. To uzupełnić te rysunki o siły elektryczne, to F1, F2, F2, F1 i wektory natężenia E1 i E2 oczywiście też. I to dziękuję. To tyle z mojej strony. I to już będzie Wasze zadanie. I do końca lekcji, tej drugiej, trzeba będzie wykonać te działania. No troszkę jest liczenia, ale nic skomplikowanego. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.